błędne naprowadzanie przez rosyjskich kontrolerów polskiego samolotu, seria awarii maszyny i eksplozja na pokładzie. Tak zdaniem podkomisji smoleńskiej mógł wyglądać lot rządowego samolotu, który rozbił się w Smoleńsku. Do eksplozji miało dojść w co najmniej kilku miejscach na pokładzie maszyny. Przyczyną wybuchu mógł być ładunek termobaryczny. Badania podkomisji wskazują, że oderwanie 6 metrów lewego skrzydła nie może też spowodować obrotu samolotu i przeszkodzić w dalszym locie. Były polski oficer Piotr C. oskarżony o szpiegostwo. Mężczyzna jest tymczasowo aresztowany. Chodzi o gromadzenie niejawnych dokumentów papierowych i elektronicznych, by udzielić je obcemu wywiadowi. Grozi za to od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Piotra C. oskarża się też o samowolne zabranie 3 sztuk amunicji z jednostki wojskowej. Za tego typu przestępstwo może spędzić w więzieniu nawet 10 lat. Mężczyzna został zatrzymany pod koniec grudnia ubiegłego roku. Od sierpnia poszukiwany był listem gończym. 9 osób aresztowanych w związku z aferą w Komendzie Stołecznej Policji. Wśród zatrzymanych jest też 4 policjantów. Chodzi o przekazywanie pomocy drogowej, informacji o wypadkach i kolizjach przez funkcjonariuszy pracujących na stanowisku kierowania. Policjanci usłyszeli zarzuty przekroczenia uprawnień, ujawniania tajemnicy służbowej oraz zarzuty korupcyjne. Oprócz policjantów do aresztu trafili 2 pracownicy cywilni policyjnego stanowiska kierowania. Aresztowano również 3 właścicieli samochodowych holowników. 18 marca na Wawelu nie doszło do znieważenia Jarosława Kaczyńskiego. Tak wynika z ustaleń prokuratury w Krakowie, która odmawia wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Sprawa dotyczy przyjazdu prezesa PiS na Wawel w miesięcznicę pogrzebu jego brata i bratowej, Lecha i Marii Kaczyńskich. Grupa protestujących osób wznosiła okrzyki: hańba, Wawel królów, nie prezesów, będziesz siedział, i prezentowała transparent stop upartyjnieniu Wawelu. Zdaniem prokuratury to jedynie wyraz dezaprobaty, a nie znieważenie. Kolejna debata państw Unii o Polsce jeszcze w tym półroczu, oznajmiła unijna komisarz do spraw sprawiedliwości Vera Jourova. Komisja Europejska będzie występować do państw unijnych o ich opinię w tej sprawie. Nie oznacza to jednak wystąpienia o uruchomienie wobec Polski procedury opisanej w artykule 7 unijnego traktatu. Pozwala on na nałożenie sankcji na kraj naruszający zasady demokracji i rządów prawa. Do podjęcia takiej decyzji potrzebna jest jednomyślność przywódców państw Unii.